Witajcie moi drodzy, zapraszam Was na kolejny film z serii Zrób to sam. Dziś zajmiemy się stworzeniem wianka jesiennego, który jest świetną sezonową dekoracją. Możesz przyozdobić nim nie tylko drzwi, ale i wnętrze swojego domu. Oczywiście nie jest to nasz pierwszy raz z wiankiem, bowiem wspólnie tworzyliśmy już wianek bożonarodzeniowy, ale jako że każda pora roku rządzi się swoimi prawami, dziś zajmiemy się wiankiem jesiennym. Kolorystyka wianka zależy oczywiście od Ciebie i od nazbieranych podczas jesiennych spacerów dodatków. Możesz oczywiście również wykorzystać sztuczne elementy, tak jak my to zrobimy dzisiaj. Nasze dzisiejsze wianki będą w dwóch odcieniach kolorystycznych. Właśnie w barwach jesieni oraz w takich kolorach fioletu. Mam tu też wersję dwie wianka, czyli wianek wybielany oraz wianek naturalny. I dziś wykorzystam je właśnie do stworzenia takich jesiennych dekoracji. Zapraszam do oglądania. Oto lista rzeczy, jakie potrzebujemy do przygotowania wianka jesiennego. Pierwsza rzecz to oczywiście wianek wiklinowy. Następnie potrzebujemy pistolet i klej na gorąco. Kolejne oczywiście wybrane dodatki. Dodatkowo potrzebujemy wstążkę z juty lub sznurek w celu przymocowania wianka na drzwi czy też we wnętrzu Waszego domu. I na koniec potrzebujemy oczywiście odrobiny czasu i chęci. W celu połączenia wszystkich dodatków i ułożenia ich tak, aby tworzyły spójną całość, wykorzystujemy klej na gorąco. Dodatki, które wybraliśmy do naszych wianków, posiadają długie druciki, dzięki czemu łatwo nam jest je montować poprzez włożenie po prostu drucików pomiędzy wikliną. Jeśli już uznamy, że efekt finalny jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, na koniec robimy zawieszkę na wianek za pomocą jutowej wstążki lub sznurka, które to będą doskonale pasować do jesiennego klimatu. No i mamy gotowe nasze dwie propozycje wianków jesiennych. Teraz pozostaje już tylko się cieszyć z tych wyjątkowych, jedynych swoich rodzaju i niepowtarzalnych dekoracji jesiennych. Przygotowanie wianka jest banalnie proste, jak zresztą widzieliście. Wystarczy odrobina kreatywności i można spędzić super czas z najbliższymi. Gwarantuję, że nie tylko dzieci mogą mieć przy tym ogrom radości. Oczywiście czekamy na zdjęcia Waszych dekoracji. Jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie kciuka w górę. Dziękuję bardzo.